Siemanko wariaty, z tej strony Jasiu. Dzisiaj ja poprowadzę odcinek 10 pytań do Nikoli. Prawie nam wyszło. Jak widzieliście, Jasiu jeszcze nie jest gotowy do kariery youtubera. Musimy jeszcze troszeczkę poczekać. A my startujemy z kolejnym odcinkiem 10 pytań do... Hej, cześć, siemanko, więc nazywam się Nicole i dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek 10 pytań do... I znów tutaj tradycyjnie, jako pierwsze pytanie, ono nigdy się nie zmieni. Jak zaczęła się Twoja przygoda z YouTube? Jak się zaczęła moja przygoda z YouTube? Więc na ten temat poświęciłam nawet osobny filmik, jak wybiło mi 10 tysięcy subskrypcji. W skrócie, odpowiadając na pytanie. Zaczęło się to tak, że pewnego pięknego dnia, tak, będę pięknie opowiadać teraz, więc pewnego pięknego dnia Nikolka wróciła sobie ze szkoły i usiadła do komputera. No i słuchałam jakąś tam muzykę i to było w drugiej klasie gimnazjum? Nie, przepraszam, w pierwszej klasie gimnazjum to była chyba końcówka przed wakacjami i sobie słuchałam jak zwykle na YouTubie muzyki jakieś i w ogóle nie wiedziałam, że jest coś takiego jak vlogowanie, vlogerzy i tak dalej. I nagle trafiłam na kanał Berry, bodajże to było chyba, tak mi się kojarzy, że to było chyba zakupy z Londynu, coś takiego. Pamiętam, że później jechałam do Londynu w te wakacje, między pierwszym a drugim gimnazjum. Obejrzałam sobie jakiś jej filmik, chyba właśnie z zakupami z Londynu, bo chciałam chyba się zainspirować. No i spodobało mi się to jakoś i pamiętam, że na następny dzień wróciłam ze szkoły. I sobie sama nagrałam filmik i mój pierwszy film, który nagrałam, to była moja kolekcja kosmetyków. Czyli zacząłeś to podobnie właśnie jak u mnie, też sobie chodziłem tam po tym YouTube, oglądałem, pamiętam chyba właśnie Reziego, potem Mandzia i w końcu trafiłem na Urbana, dowiedziałem się co to są vlogerzy, wtedy jeszcze nie wiedziałem co to są vlogerzy, gamerzy i tak dalej. I wtedy właśnie wpadłem na taki pomysł, na początku były to covery, potem pomyślałem o tych vlogach, że fajnie było nagrywać takie swoje przemyślenia, coś związanego ze swoim życiem, taki powiedzmy właśnie wideo pamiętnik i wtedy właśnie pojawiłem się i ja. A gdybyś w paru słowach mogła nam opowiedzieć, co znajdziemy u Ciebie na kanale, bo jak wiemy jesteś dziewczyną, ale nie jest taki typowy kanał beauty, dlatego powiedz nam co znajdziemy, bo z tego co wiem jest tam dużo różnych pomysłów, dużo różnych odcinków. Nie tylko związanych z modą i urodą. Co możemy znaleźć u mnie na kanale? Znajdziemy naprawdę wszystko. Zaczynając od filmików z kosmetykami, z ubraniami, jakieś hole, ulubieńcy i tak dalej. Znajdziemy u mnie też jakieś challenge, tagi i tak dalej. Snapchat z widzami. I naprawdę wszystko u mnie znajdziecie, więc... Nie chcę mieć kanału tak typowo na jeden temat, typu na przykład beauty. Chcę bardziej go urozmaicać, żeby każdy mógł coś znaleźć dla siebie, a na przykład, nie wiem... Nie wszystkich interesuje, co sobie kupiłam, czy jakie kosmetyki polecam, czy coś takiego, także mam nadzieję, że każdy znajdzie coś tam dla siebie. Dobrze, a teraz opowiedz nam o swoich jakichś takich planach na przyszłość, związanych właśnie z tym, co robisz na YouTube, oraz może też jakieś takie plany życiowe na przyszłość? Jakie mam plany na przyszłość? Więc co do YouTube'a, to moim marzeniem jest 100 tysięcy i mam nadzieję, że kiedyś ona się spełni i dotrwam do... tej liczby, bardzo, bardzo bym chciała. A co do moich takich bardziej prywatnych, no to za rok zdaję maturę. Mam nadzieję, że jako tako mi to pójdzie, mam nadzieję, że przynajmniej zdam. Chociaż o to 30%, chociaż mam nadzieję, że będzie więcej niż o 30%. No i później planuję studia, nie wiem czy w Poznaniu. Bardziej bym chciała w Warszawie, coś związanego z mediami, nowe media, coś takiego. I lepiej pracować w telewizji w ogóle. Takie marzenia. Nowe media powiadasz, Nikola, co? Jak już pewnie część z Was wie, w tą sobotę właśnie już jadę na swój pierwszy zjazd na studia. Jest to właśnie kierunek nowe media, marketing i reklama. Także Nikola, jeżeli będzie fajny, jeżeli się sprawdzi, to oczywiście Ci polecę. I spotkamy się w Warszawie na studiach. A czy jak już właśnie zdobędziesz to 100 tysięcy widzów, takie będzie takie twoje nastawienie, będzie takie bardziej o, zdobyłam to 100 tysięcy, fajnie, w końcu się udało, czy raczej o, mam 100 tysięcy, zdobyłam, super, muszę nagrywać jeszcze więcej, jeszcze lepiej.
jakbym już zdobyła to 100 tysięcy, to na pewno bym nie przestała nagrywać, ale na pewno też nie liczę na to, że do wielu miliona. Bo to już w sumie jest taka duża, naprawdę duża liczba. I w sumie aż na takiej liczby to mi nie zależy. Co potem? Nie wiem, na pewno bym miała jakieś nowe pomysły na filmiki, nowe możliwości. A mnie ciekawi, Nicola, co byś zrobiła, gdybyś przez jeden dzień mogła być mężczyzną? Gdybym mogła być mężczyzną jeden dzień, pewnie byłabym supermanem tyle. Sorry, już nie śpiewam. Odpowiadaj. Gdybym przez jeden dzień mogła być facetem, co bym zrobiła? Bym poszła na zakupy, bym kupiła jakieś fajne ciuchy, bo chłopacy często mają jakieś fajne bluzy i tak dalej. I jak jestem dziewczyną, to nie bardzo mogę sobie na co dzień chodzić w męskich bluzach. A jakbym była chłopakiem, to bym sobie kupiła jakieś fajną bluzę i w ogóle. A później, nie wiem, pewnie bym poszła gdzieś na miasto, na imprezę, nie wiem. A mi się właśnie zdaje zawsze odwrotnie, gdy wchodzę do sklepu, szczególnie właśnie z ciuchami, że te działy kobiet są takie rozległe i nieskończone, a te męskie to taki mały tam jakiś prostokącik, parę bluz, dwie pary spodni, trochę koszulek i tyle. A po dziale kobiece można chodzić i zwiedzać i szukać i przepływać przez te promocje, a u nas tak biednie troszeczkę. Dobrze, Nicola, mam nadzieję, że jesteś gotowa, bo teraz przyszła pora na pytania od twoich widzów. Jako pierwsze Aga Gajdzińska pyta: jesteś raczej pilną uczennicą, czy jesteś taką uczennicą typu, jak napisała, bad girl? Oczywiście, że pilną, tak, no bo no jak żeby inaczej, no halo, ja i jakieś zła uczennica? Nie, ja na samych szósteczkach, piąteczkach, no ewentualnie czwóreczka by się zdarzyła. Tak, właśnie tak, takie są moje oceny. Nicola kujonka. Tak naprawdę, jeżeli ktoś ma dobre oceny, nie zawsze oznacza to, że jest kujonem, także pamiętajcie o tym. A następne pytanie zadała Ania Nowosad i pyta ona: opowiedz nam o najbardziej żenującej historii w swoim życiu. Aż sam jestem ciekawy. Komu miałam najbardziej żenującą sytuację w moim życiu? Nie wiem. Nie, naprawdę. Nie odpowiem na pytanie, bo nie mam pojęcia. Naprawdę, chcę sobie jakoś przypomnieć taką konkretną i w ogóle, ale jakoś trudno mi sobie taką... Na pewno miałam wiele, ale teraz jakoś mi nic nie przychodzi do głowy. I co, Ania, spodobała ci się taka odpowiedź Nicoli? Niby taka youtuberka, niby takie ciekawe życie, można by powiedzieć. A tu nuda! No ale nic, przejdźmy do następnego pytania. A następne pytanie zadała Klaudia Macała. Ciekawe, co Macała? Ding. A tak już na poważnie, Klaudia pyta się, czy przejmujesz się opinią innych? Przejmuję się opinią innych? Nie. Gdybym przejmowała się opinią innych, to bym na pewno nie nagrywała też na YouTubie, bo wiadomo, początki nie były zbyt proste. I gdybym wtedy zaczęła się przejmować opinią innych, że mnie hejtują i w ogóle, że mam przestać to robić i tak dalej, no to by to na dobre na pewno nie wyszło. I wtedy przekonałam się, że nie ma sensu się przejmować opinią innych, że najważniejsze jest to, żebyście wy byli szczęśliwi, żebyście wy byli zadowoleni z tego, co robicie. I ostatnie, dziewiąte już pytanie. Jak ten odcinek szybko zleciał, nawet nie wiem kiedy. Jakiś wariat Radek pyta: co sprawia, że się uśmiechasz i czujesz się szczęśliwa? Wiele czynników na to wpływa. Często są to na przykład jakieś wyjazdy, spotkania ze znajomymi, różne imprezy po prostu, ale bardzo często też na to wpływają moi widzowie, czyli na przykład jak widzę, że komentują filmy, jak widzę, że łapkują te filmy i że są ze mną, to naprawdę też mój uśmiech na twarzy się pojawia, jak widzę, że moja widownia rośnie. I tak. Oraz na przykład jak komuś pomogę i widzę, że ta osoba jest też szczęśliwa, to też na pewno sprawia, że ja jestem szczęśliwa. No to pytania mamy za sobą, teraz pora na wyzwanie dla ciebie. A wyzwanie jest takie, że musisz na mieście podejść do dwóch, trzech, czterech, ilu tam sobie wybierzesz chłopaków i zdobyć albo od nich numer, albo umówić się z nimi na randkę. Także ja ci życzę powodzenia. Z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku 10 pytań do... Więc teraz wykonam wyzwanie, które pisałam od Radka. Mam podejść do dwóch chłopaków i poprosić ich o numer. I mam nadzieję, że to nie będzie takie trudne.
Spoko. Luz. Będziesz dzwonić? A chcesz, żeby zadzwoniła? No ja, luzie. No. To będzie. 5-5. Dziękuję. Mam wyzwanie, że mam zadzwonić numer chłopaka jakiegoś. Możesz mi pomóc w tym wyzwaniu? Czekaj. 97. Coś wygrałaś? Nie. Także zapraszam Was na pozostałe filmiki Radka i do zobaczenia!